prawie kwadrat, ale troszkę taki wyższy. To nie jest regularny kwadrat, wiesz? Jeszcze zmierzmy to tak na szybkiego. To jest tu. Poczekaj, poczekaj, ja tutaj jestem teraz zajęty. Tak, okej. Okay. Dobra? Bierz sobie tam, naładuj to. Masz tutaj, proszę bardzo, ten będzie dobry. Trzy kolory plus biały. Tu tam u pani Janny jest biały. Nie za dużo, nie za dużo, bo ty dostaniesz mały format. Połowę z tego. Kobieto. Bo to jest. To jest na bitwę pod Grunwaldem. Trudność będzie polegała na tym, że masz jeden pędzel szeroki i taki okrągły i starasz się, rozumiesz, bo zobacz, on jest dobry, dlaczego? Dlatego, że jak tak ciągniesz, to jest szeroko, widzisz? A jak tak ciągniesz, to robisz linię, widzisz? Także malarze często lubią jednym tylko takim szerokim pędzlem malować, ale ja ci dałem jeszcze jeden mniejszy. Dobra. Okay. I pierwsza sprawa, tym pędzlem małym, najpierw sobie zrobisz szkic, narysujesz to, tylko teraz tak, żebyś to dobrze wszystko widział, to musisz tak zrobić. Trochę usiąść tu z boku, tak, i to przekręcić trochę, rozumiesz? O, żebyś miał tak, żebyś tam widział i od razu rzucił okiem tu, widzisz, porównywał, tamto i to. Dobra. Teraz Michał, zauważ jedną rzecz, że to jest prawie, tu nie ma dużych różnic kolorów, prawda? To jest beżowe, to jest białe, tu jest jakieś szare, tu jest trochę zielony kolor i tu jest zielony. Praktycznie czerwonego na przykład nie ma tutaj, prawda? Także to, ta gama nie jest taka rozciągnięta, prawda? Ona jest taka, wiesz, bardzo skromna. No, ale pierwsza sprawa, którą ty musisz tu zrobić, to jest narysowanie tego. Od tego elementu to musi być, wszystkie te bryły muszą być. Rozumiesz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć brył geometrycznych i jedna forma organiczna. Dobra. Staraj się więcej wody, wiesz? Dlaczego? Bo jak teraz się pomylisz, to możesz wziąć to do wody, prawda? I rozumiesz, wycierasz od razu, widzisz? Jak gumkę, widzisz? Jak eraser, tak? Więc pierwsza sprawa, weź więcej wody, wiesz? Do szkicowania, tak? Czyli jak ty to zrobiłeś, poczekaj. Teraz widzisz, jest sprawa taka. Co jest większe? To z lewej strony, to białe, podstawka, czy to z prawej? To z prawej. Jeżeli to jest takie duże, jak tutaj ty narysowałaś, musisz w tą stronę trochę jeszcze pójść, bo ci się nie zmieści. Ja ci zaraz pokażę, gdzie zrobiłeś błąd. Dotąd. I teraz z lewej strony krótsze od tego. O, to jest takie, widzisz? A to jest krótsze, to mniej więcej tak tu by sięgało, ale jak będzie sięgać tu, to nie zmieścisz tego brązowego, widzisz? Tego, co jest na górze. Bo zobacz, bo jak zrobisz tak, to sobie zaraz będziesz sam malował, ja tylko ci coś pokażę, rozumiesz? Jak szkicować? Dużo wody i sobie szkicujesz tak, jakbyś ołówkiem to. Okej. Okay. Czyli tu będzie tak, to i to, paralel i to, tak? A to równoległe do tego, paralel to this.
Okej, okay, no ale teraz to brązowe, to tu by trzeba było mal rysować, nie? Ha, widzisz? Czyli już jest jeden problem, tak? Wystąpił. To co możemy zrobić? Musimy jeszcze dalej to posunąć w tą stronę, nie? Trochę jeszcze miejsca mamy, tak? No to jeszcze jedźmy tu. Tu się nam skróci. Skróćmy to jeszcze wobec tego, to będzie ta ścianka. Tak? Okej. Okay. To teraz to, co tutaj jest, to już jest nieaktualne. To już biorę, widzisz, szmatkę. Szmatka jest potrzebna artyście, widzisz. O. I sobie od razu gumuję. Dobra. Teraz robię w tą stronę. Ale jeżeli tu mam taką odległość, to tam musi być krótsza, gdzieś tyle. No, spróbujmy zrobić tak. Tu. Okay. Dobra. To teraz tak. No i dobra. Czyli tamto pudełko najbliżej to można zrobić tu. Widzisz? O. To jest to. To jest ta krawędź. Widzisz? Tak? Ale ono jest tak mniej więcej tu idzie, nie? Na tym białym, prawda? I tam trochę jeszcze, aha, tu jest, tak? Czekaj. Musimy teraz tu narysować to. Michał, to jest to. Wiesz? Dobra. W porządku. I teraz wobec tego ten to pudełko jeszcze wystaje tam, prawda? O, tak będzie gdzieś. Widzisz? Tam kawałek wystaje, widzisz? I teraz jakie ono jest duże. Tych biał... Ile tego jest w tym pudełku tutaj? To ja sobie zmierzę tak szybko i ci powiem. Raz, dwa, dwa i pół. Dobra. Raz, dwa i pół dotąd. O, widzisz? I teraz tak, to wystaje aż tu. Trochę za ten koniec tu. Popatrz się tam, widzisz? Tu się kończy, tak? A to jest kawałek dalej. O, już złapałem teraz, widzisz? Teraz już jest bardzo ważna sprawa, to pudełko jest takie. A tam będzie jak? Aha, tam będzie skos podobny jak tu, widzisz? Widzisz, wszystkie te linie idą jednakowo, widzisz? Prawda? Czyli zobacz, czyli będzie teraz tak. Ta ścianka będzie tu i to pudełko tu jest koniec, tak? No to będzie tak. Około, to wiesz. Wszystko na oko robimy. Tam na dole będzie, to będzie w dół szło. Na górze, tak? Na górze widzisz w ten sposób, o tak, i tam jest ta linia, wszystkie paralel. I teraz tam na górze trzeba będzie wykombinować tu kwadrat, tak, tam będzie szło trochę w tamtą stronę, widzisz. To nie jest takie proste, jak się tam wydaje. Później będzie jeszcze jedno pudełko, które będzie wyższe, prawda? O. I tak jak ty, nie widzisz już tej ścianki, prawda? Ty masz głowę tu, prawda? Czyli ty widzisz to, czy nie? Nie. Nie widzisz to, czyli widzisz jako prostotą, prawda? O, tak widzisz. Tą muchę muszę upieprzyć, kurde, bo ona miała od samego rana dzisiaj tak nerwia. Ja ją upoluję, nie ma ci. Okej, okay, tak będzie. Okej, okay, i tu na samej górze, zobacz, będzie mniej więcej tu będzie jabłko, widzisz? Okej, okay, dobra. Został. Dobra, teraz będziesz sobie suszarkę i szybko sobie wysuszysz. Hairdryer. Okej. Okay. I sobie namalujesz to. Narysujesz. Możesz też zrobić coś takiego, żeby to wszystko zrobić mniejsze. Rozumiesz?
żebyś miał więcej marginesu tu, tu. Niekoniecznie musisz tak dojeżdżać. Ja ci chciałem pokazać po prostu, jak to trzeba narysować. O. Teraz takie szare może to być. To nie będzie przeszkadzało. Jest pięknie, szmata to pięknie maluje. Dobra. Masz to? Ostatnio robiłeś i umiałeś. To teraz myślę, że nie zapomniałeś. Dobra. Łącz i przesuń, żeby było suche. Tak. Takie ciepło, żeby leciało. Kolego, czekaj. Tu zrobiłeś błąd polegający na tym, że tak, tu to musi być większy kąt, to wiesz? Pokaż ten. I jeden mały błąd, Michał, to jest równoległe do tego, parallel to this to this. W związku z tym tu musi być tak bardziej, rozumiesz? Tak. I teraz ta linia i ta muszą być też równoległe. Rozumiesz? O, ta, ta i ta. Bo to jest bryła, rozumiesz? To jest geometryczna bryła. W związku z tym, jak ci nawet tam uciekło gdzieś ten krawędź, tu gdzieś to była, prawda? To nie szkodzi. Po prostu jedź w ten sposób, żeby to było równoległe do tego, widzisz? O tak. I teraz to musi być równoległe z tym. Troszkę bardziej. O tak. Tak? Czyli teraz, żeby to szybko naprawić, to możesz sobie zrobić o w ten sposób. Prawda? O. Później zmienisz kolor, rozumiesz? Teraz chodzi tylko o to, żebyś miał linię, prawda? Tak? I tu. Nawet możesz, wiesz co, taki bardziej fioletowy zrobić, tak? I tu sobie zamalować to, tak żeby cię to już nie denerwowało. To jest niepotrzebne, dobra. Okej, i tu tak samo. Teraz to namalowałeś, no prawie dobrze. Tak. Teraz zwróć uwagę, trzymaj to, bo ja już się teraz nie będę już tutaj rysował nic z tego. Popatrz się na to, na tą bryłę. Ona ma każdą ściankę inny kolor. Ona jest zielona cała, ale to nie jest na każdej ściance ta sama zieleń. Która jest najciemniejsza? Tak jest. Ta jest najciemniejsza, później number two. Ten. I na końcu jest najjaśniejsza, tak? Tak się robi właśnie, wiesz, 3D. Zielona kostka, ale są walory inne. Value, tak? No, dobra. Teraz tu jeszcze coś jest źle. Tu za daleko tam poszedłeś, tak? Pokaż mi ten pędzel. Tu by trzeba było, Michał, zrobić tak, jak tam jest. Tam jest bardziej płasko. Tam idzie tak, widzisz? Tu jest dobrze, nawet może troszkę więcej, o tak. Tu jest dobrze, bo tu jest coś koło kwadratu, tak? I teraz ta musi też iść, tak? I tam, ty trochę góry widzisz, czy nie? Nie. A, nie widzisz góry, dobra. No to musisz poprawić, tak? O, ale tu jest tak. A to jest... Nawet tu wystaje trochę za ten. No ale dobra. I teraz bierzesz, Michał, rysunek jest, no powiedzmy. Gdzie masz ten szeroki pędzel? Tu jest. Teraz bierzesz szeroki pędzel. Tak, tym się nie, tak nie robiłeś. A to teraz jest coś nowego dla ciebie. Tak. Zaczynasz od pudełka, tak? Pudełko jest
jakiś tam brąz, tak? No to musimy ten brąz zrobić. To jest bardziej, musisz troszkę zielone i czerwone mieszać. A widzisz? Jak dodać zielone. No i jeszcze bardziej żółte, tak? O. I teraz tak, zwróć uwagę, że to jest jakie? Jaśniejsze, czy to jest jaśniejsze? To jest jaśniejsze. Czyli proszę bardzo, jak tu dasz taki kolor, załóżmy, jak już go rozprowadzisz, to ten musi być ciemniejszy od tego, prawda? I teraz robisz tak, zobacz, ponieważ masz figury geometryczne, to ciągniesz tym pędzlem tak. Tu brzeg, corner. Widzisz? Tak może. Tu jest za dużo czerwonego, musisz zmienić trochę, pomieszać. Ale w każdym razie staraj się jak najwięcej zrobić tym pędzlem. No teraz już porysowałeś tamtym, teraz tym. I nie bój się, że on jest taki duży. Zobaczysz, wszystko zrobisz. Dobra. Mieszaj teraz. I działaj, kolego. Teraz tak, bardzo ważne jest, jak to mieszać i jak nakładać teraz, bo ja tu widzę, że nakładać za dużo wody jest tam na pędzlu, bo przebija to czarne, widzisz, nie kryje dobrze, więc musi być więcej, musisz brać więcej, jak wyciągniesz stół z wody, pędzel, rozumiesz? To później go musisz wyczyścić, wiesz, żeby on nie miał wody w sobie. I takim pół mokrym dopiero rozrabiać, wiesz, farbą, mieszać. Teraz tak, to powinno być tak, to powinna być tak, o, wiesz, ta paleta tu, żeby się nie świeciła. Jak tak dasz, o, na górze lampa i nic nie widać. No ale dobrze, szukajmy teraz tego brązowego koloru. Tu się też świeci jak psu jaja. O tak, tak będzie lepiej. Dobra, musimy teraz szukać takiego koloru, który tam jest na tym kartonie. Prawda? Za bardzo zielony. Trochę żółtego dodajemy. Idzie za bardzo w stronę zielonego. Dodajemy czerwonego. Teraz powinno być troszkę zielonego dodane i to nam się powinno brązowe bardziej zrobić. Okej, okay, dobra. O, proszę bardzo, zobacz, widzisz? Musisz na dwie strony i teraz, no powiedzmy za dużo ma czerwonego. O, i zobacz, i teraz musisz po prostu nakładać na siebie, widzisz, grubiej, widzisz? A mogą być te farby troszkę inne, wiesz? Ale żeby były podobne, wiesz? Nie muszą być identyczne. Więcej jeszcze więcej sobie musisz tu rozrobić. Bo to musi być gęsta, taka pasta, jak do zębów.
Tak, i czerwony troszeczkę. No. O. Zobacz, widzisz? Michał. Jeszcze trzecią, czwartą warstwę. I teraz tu musisz dojechać, tak, tak? Tu będzie koniec tego brązowego. Później już będzie zielone. Tutaj nam się za bardzo żółte zrobiło. No to musisz znowu sobie tu pomieszać. I jak tam trochę żółte przebija, to nie szkodzi, bo to ciekawszy obraz będzie. Proszę bardzo. I teraz musisz, tam gdzie jest linia, to dochodzisz tym pędzlem i kilka razy nakładać kolor, widzisz? Żeby nie było tak jak tutaj, o, że przebija czarne, widzisz? To tutaj za dużo wody. Tak wypłuczesz w wodzie, wycisnąć wodę i takim raczej suchym pędzlem, no tu trochę wody jest, tu sobie szukać cały czas koloru i później sobie, nakładać, o. Widzisz? I teraz się musisz zdecydować, do którego miejsca będziesz jechał. Czy tu będzie koniec, czy tu, wiesz? To musisz zadecydować. Ja myślę, że tu powinieneś skończyć, jak jest dolna krawędź linii. I obracać tym pędzelem, widzisz? I pamiętaj, że to będzie jaśniejsze, to będzie ciemniejsze od tego. Tutaj powinien być kolor o taki jak ten. Dobra, działaj. Dodaj sobie jeszcze trochę czerwony, trochę żółty, bo już bo ty z szerokim pędzlem dzisiaj pracujesz, to musisz mieć, wiesz, sporo tej farby. Taki kolor i musisz trochę ciemniejszego dodać do tego, inną wersję tego zrobić, od bardziej w tą stronę, a nie taka bardzo czerwona. Tam jak zmrużysz oczy, nie jest duży skok, prawda? Taki jak tu u ciebie. Widzisz? Czyli krótko mówiąc, tu musisz, no teraz jest tak pomalowane, dobrze. Teraz jest po prostu technika wet to wet. To możemy co zrobić? No możemy się ratować oczywiście. Proszę bardzo, weźmiemy ten. I teraz będziemy szukali trochę farby zbliżonej. Więcej żółtego. O, widzisz? W tą stronę, widzisz? Nie w stronę czerwonego, tylko w stronę żółtego, widzisz? O! Widzisz? Proszę. Musisz zawsze zmrużyć oczy i sobie popatrzeć, wiesz, jaki jest skok między tym kolorem a tym. Tam, gdzie jest wyraźna różnica, no to tam robić różnicę, ale tam, gdzie nie ma, to nie kłamać, nie kombinować nic, tylko starać się zrobić to, co widzisz. Pomieszać, widzisz? No. Już tutaj dojeżdżać tu, wiesz? No. I tak samo tu, nie? Tak? I tu wyprostować, tak? Obracać ten pędzel na różny pet. Jak za jakiegoś tam koloru wyskoczy, to później takimi uderzeniami troszkę jeszcze niebieskiego tu musimy dodać. Bo ja widzę, że o, bardziej może. Nie, za zielony, to widzisz. Dodasz trochę.
Ale to nie szkodzi, bo to możesz, widzisz, teraz pomieszać z tym, wiesz? A. I się zgubi ten ziemny, widzisz? Nakładać kilka warstw, wiesz? Nie bać się tego. I jechać tak... Wszystko, co tutaj, o. Do końca. Popatrzcie, to musi być jaśniejsze. Zobacz teraz. Widzisz? Czyli weź sobie białego. Dolaj białego. Nie, nie, nie. Tu, ty. Tam z białym. Z białym. Obracaj. Tak? Okej, okay, dawaj tutaj. Teraz. Dawaj tu. Dobra, i rozprowadź to białe. To musi być jaśniejsze. O, widzisz? Tu też możesz mieszać, rozumiesz? I to musi być jaśniejsze od tego. Tam jest tak, one, two, three, prawda? Najjaśniejsze, średnie, najciemniejsze. Ale to za chwilę będziesz robił. Na razie tą kostką się pobaw trochę. Tu teraz pociągnij to, żebyś to ciemne tutaj. To musi być całe, bo ty widzisz tylko jedną ścianę, nie? Coraz większe postępy robisz. Tak jest, to jest tak, to jest to. Tylko poczekaj, zobacz. Ta linia idzie tak, a ty kładziesz tak. Nie, połóż już równo z tą linią, widzisz, o tak. Widzisz? Tu jest krawędź tak. Połóż, nie bój się, tak. Nie tak. Tylko równo z tą linią, rozumiesz? Teraz idzie tak linia, tak? I teraz tu, tak? Albo jak chcesz więcej, to troszkę więcej, tak? I ma załatwioną sprawę, prawda? Teraz tu musisz trochę dalej wyjechać, bo zobacz, bo ta krawędź jest jeszcze dalej, czyli tu musisz wyjechać jeszcze kawałek dalej.
Widzisz, o tak, jak teraz. Widzisz? Bo tu teraz będziesz ciągnął tak. Ale ten kolor będzie inny od tego, pamiętaj. Więc o, niebieski. O, tak jest. To jest cień. Tam, gdzie jest cień, ultramaryna idzie. Poszło, bardziej tak idzie, no ale dobra. Teraz zobacz, że tu jest białe, tak? A to i to jest szare, prawda? Przy czym to jest jaśniejsze szare, a to jest ciemniejsze szare, prawda? Czyli teraz musisz po prostu mieszać to, to i w taką stronę fioletu pójść, bo tutaj nie zrobisz szarego, bo musiałby się. W każdym razie to, to i białe. Kombinuj proporcje. Nie ma białe? Gdzie poszła? Chyba za mnie poszła. Ty masz białą, Joanna? Ok, teraz masz czysty, tak? Czyli to jest prawie biały. No to możesz. Tu możesz, rozumiesz? Natomiast tu nie może być taki kolor. To wszystko tu. No to co ci będzie pokazywał? No to przecież ty wiesz, jak się maluje. Tą powierzchnię robisz najjaśniejszą, białą. Ten kolor jest dobry. Taki z puszki. Może być tam troszkę możesz dodać tego, taki, żeby był lekko złamany. Ale więcej białego, zdecydowanie więcej białego. Tak jest. Natomiast to musi być inne. Tutaj troszkę niebieskiego musisz dodać. Troszkę z czerwonym, takie, żeby to troszeczkę fioletowe było. I musi być ciemniejsze od tego. Czekaj, nie, zobacz, ta różnica jest nie taka duża, wiesz? Czyli musisz więcej tego. Za bardzo czerwone. Więcej niebieskiego. I zobacz, więcej teraz białego tutaj dodawaj. Rozumiesz? Musi być nieduża różnica, rozumiesz? Zobacz tam, widzisz? Nie jest tak. Jest ciemniejsze, ale nie tak, wiesz. Nie zupełnie inny kolor, nie? O, ten już jest bardziej jasny, prawda? Jeszcze możesz dodać białego. I to będzie tak. O, tak, widzisz? Troszkę bardziej niebieski. Co zrobić? Poczekaj. Rozumiesz, jak najjaśniejszy, widzisz? A tutaj musi być prosto. Tu musi być tak prosto. Rozumiesz? Popatrz, jak to jest. Widzisz? No, widzisz, jak dodać jeszcze białego? To się zbliży do tego. O. Możesz tu mieszać, wiesz? Niekoniecznie tam. Tu możesz mieszać. Ale zobacz, teraz już jest, widzisz, inny skok jak tutaj. Widzisz? Tu jest mocny skok, prawda? Duży kontrast, a tu jest słabszy, prawda? To musisz... Czekaj, tutaj zrobiłeś błąd.
ta linia nie może być tak, tylko ta linia musi być jedna i druga musi być paralelna. To musi być tak. Rozumiesz? Ta musi być podobna do tej. Nawet jak to, jeszcze bardziej, no właśnie. Jeszcze inny kąt. Rozumiesz? O, tak. To później znajdziesz jakiś inny kolor, wiesz, bo to jest tło. To na razie jest tego, ale teraz pracujemy nad tym. Tu jest dobrze, tylko rozjaśniaj to. Ale nie do takiego białego, tylko tak, wiesz, zbliżony do tego. Podobne. Dobra, dobra, dobra. Teraz tu tak samo. Tylko to musi być troszeczkę ciemniejsze od tego. Nie tak mocno, troszkę ciemniejsze od tego. I już będzie dobrze. Natomiast to na górze jeszcze musisz więcej białe zrobić. To. Popatrzcie tam. Zmruż oczy. Zmruż oczy i wtedy widzisz ten kontrast. Rozumiesz? Tu jeszcze pod tą kostką, to co wszystko jest na górze, tu ma być mocne białe. Działaj. Działaj, kurde, bo się kończy kurs i ty musisz. Słuchaj, ten styropian jest biały, prawda? Ale ponieważ on jest oświetlony z góry, a z boku jest cień, to jest też biel, ale z dodatkiem trochę innego koloru. No i to teraz tak, tutaj jest dobrze. Troszeczkę musimy to rozjaśnić, ale musimy dodać troszeczkę... Gdzie masz tego? O, okej, dobra. Popatrz, ja ci tylko wytłumaczę, na czym to polega. Rozjaśniasz to, ale to musi być tak troszeczkę, widzisz? To musi być jasne, ale musi mieć troszeczkę, żeby tego było. Żeby to był ten sam materiał, rozumiesz? Ale bardzo jasne to musi być. Widzisz, robisz to, trochę tylko dodajesz. Tego fioletu tam, nie może być za dużo. No, tak. I tu musi być jasne, ale to musi być tak złamane, widzisz? Ale jasne jest, prawda? No, widzisz? I teraz to jest ta sama rodzina, to jest ten sam materiał. Tylko, że są różne warianty tego fioletowego koloru. Proszę bardzo. Tak samo tu jeszcze zrobisz, ale tu nie. Tutaj zaraz czarnym podjedziesz, albo innym kolorem. No. I teraz rozumiesz, teraz to jest kloczek z materiału, który jest styropianem. I to teraz widać tutaj. Thank you.
dobrze. No widzisz. Nie, ale zobacz. Widzisz, teraz to jest wykonane z takiego materiału i widać tutaj różnicę, prawda? To jest oświetlone, to jest półcień, to jest pełny cień, tak? Rozumiesz? Prawda? Jakby było białe, to by było obce, rozumiesz? A jak troszeczkę dasz, widzisz różowego, to się to wszystko ładnie, to jest jedna rodzina koloru. Tak samo jak tutaj, widzisz? Jak tu byś dał białe, tam jest prawie białe, nie? Ale dobrze, żeś tak zrobił, no, wiesz? No. Dobra. Teraz słuchaj. Tak, nie. Aha, tam jest czarne nawet, tak? To zostawimy czarne, tylko czekaj, tu musimy zrobić, bo to kurde nie mamy czasu. Tutaj zrezygnujemy z tego. Zrób tak. Pociągnij tu tak, żółte, taki kolor znajdź, a to jabłko położysz tu, rozumiesz, niżej. I teraz tak, czarne tu, musisz teraz poszukać jakiś kolor jeszcze, czekaj, no coś podobnego do tego, może nawet bardziej biały, tu. Ale tak mniej więcej, tak jak tam widzisz czarne, widzisz? Zobacz, gdzie ci się czarne tutaj pojawia? To. Poszukaj i zrób tam kreskę. A nie może wszystko tutaj być czarne? Gdzie? Tu. Nie, podziel jeszcze. Kurde, nie bądź taki leń. Wygląda dobrze, mi się podoba czarny. Okej, tu będzie, spokojnie. Tylko chodzi o to, żebyś tu zrobił kreskę i tam w dół, o tak. I to z tyłu będzie czarne, rozumiesz? Tylko gdzie widzisz tę kreskę? Pokaż mi palcem. Gdzie? Tu, okej. I to tak trochę skosem idzie, nie? O tak, prawda? Czyli będzie szło tak. O, żeby to prawdziwe było, rozumiesz? I teraz tak, to co jest poniżej tej kreski będzie jakiś kolor podobny do tego, jeszcze jaśniejszy, żeby był inny. Wiesz, to stół ten beżowy jest. A to będzie czarny. Mieszaj z białą. Może zrób to górne pudełko jeszcze. Tak, i tutaj musisz, rozumiesz? Jak chcesz pudełko malować, to maluj, no. Tylko tu byś musiał pojechać teraz żółtym jeszcze troszkę tu. No, to zrób takie bardziej to pudełko jest ciemniejsze od tego. Widzisz to? No. Nie, weź, żeby było... Weź, nałóż sobie więcej, chłopie. Czemu ty taki leniwy jesteś? Michał, ty już jesteś zmęczony, ja widzę. Ty już chcesz jechać do domu. Ale to musisz skończyć dzisiaj, no to jak to będzie wyglądać, chłopie? O, dobra, stop. Nie za dużo, tak? Teraz weź, bo teraz to jest to samo, co to, widzisz? A to musi być, to jest inny materiał. To jest fabryk. A to jest styropian. Weź trochę białego dodaj. Pomieszaj tutaj, tu na tym mieszaj. Jeszcze dodaj troszkę. Małymi dawkami dodawaj. Dodawaj jeszcze białego. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, żeby była różnica. Jeszcze. No, już, okej, już to będzie. Tam będzie tak. A tu będzie tak, prawda? To będzie tak szło. Wiesz? To jest inny kolor od tego, widzisz? Jeszcze trochę nawet musisz dodać białej. Teraz sobie, żeby tu dojechać, to sobie postaw troszkę tu o ten sposób, rozumiesz? I tu zjedź i przytrzymaj tu. O. No, dobra, teraz będziesz miał. Tak, o! Kurczę, ty wiesz, że jak chcesz, to ty robisz dobrze. Dobrze. Dobry kolor jest. Widzisz, jest inny od tego. Dobra, i teraz jedź tu i tylko do tej kreski. Tak jest. I teraz to widać, że to jest po prostu obrus, że to nie jest to. Dobra, tutaj, żeby wykorzystać to, że masz
daleko tą farbę, to jedź tak, widzisz, o. I zetrzyj z pędzla, tak samo tu, widzisz, najpierw, tak? O i teraz rozetrzyj, nie? Będzie szybciej, tak samo tutaj. Michał, pokaż. O! Dobrze. Dobrze. Tutaj trzeba będzie teraz, ja ci dam to gesso, wiesz, to podciągniesz tym gesso, bo to może być, wiesz, tu podciągniesz, widzisz, bo to jest tego. Dobra, teraz tu, to musi być ciemniejsze od tego, to jest białe, ale tam dodaj bardziej niebieskiego tu, popatrz się tam, widzisz, bo ty góry nie widzisz, tak? Ja. To widzisz to? Nie widzę. Tu, to? Nie widzisz, tak? No to dobra, to teraz tam zrób korektę i narysuj to trochę inaczej, bo to musisz zrobić tak i tu musisz tak jechać, a nie tak, rozumiesz? I wtedy o tak pojedziesz, rozumiesz, że to będzie płaskie, że to będzie praktycznie jedna linia, rozumiesz? Bo ty tego nie widzisz tam na górze, prawda? Okej, proszę bardzo. Jedziemy z tym koksem, Michał. Jak mówił Bolek, Polak. Bolek i Lolek? Nie Bolek i Lolek, tylko Bolek. Taki jeden Polak tutaj, co on jeździł bez przerwy i mu ukradli rowerem. On miał 25 rowerów i mu ukradli. 25 rowerów mu ukradli. Jak mu ukradli, to on gdzieś znalazł na złomie, czy tam na dżonkach, na dżonkardzie jakiś drugi. Jeździł, tu postawił. Poszedł gdzieś po piwo, czy tego wychodzi, nie ma roweru. Przychodzi do mnie, panie Ryśko, rower mi ukradł. Ja mówię, Bolek, no to co ja ci mam dać? Pieniądze na nowy rower, co ty chcesz? To on jak mój brat go brał do roboty, to on mówi, panie Ryśko, ja robię tak jak dla siebie. Godzinę, półtorej zmęczony. I koniec. Tak, panie Ryśko, ja tak robię jak dla siebie. I co się z nim stało? Wzięli go tam, później go tutaj do szpitala i z tego szpitala go zawieźli do Ewing, do Rehabilitation Center. I tam kilka lat go odwiedzałem, ale od kilku lat już go nie odwiedzam, bo już mnie zwnerwił, bo mi kazał przywozić, bo żona mu dawała pieniądze tam z jego emerytury, a bo on kiedyś pracował jako brygadzista w elektrowni Pątnów, czy taki był w Polsce. Czy w Rożnowie chyba, to gdzieś tam, no w każdym razie gdzieś. Taka, wiesz, tam. I ja biorę te pieniądze i jadę do niego, przywożę mu papierosy, które mi powie, nazwę mi poda. Przywożę mu, to mówi, opieprzał mnie. Że nie takie długie, tylko mają być krótsze. Nie w takich paczkach, tylko w takich paczkach. Nie, kurwa, bolej. Ja, rozumiesz, jadę tu, do Halo Farm, gdzieś tam szukam, rozumiesz, kupuję to, co jest. No i tego. I go tam trzymali. Tam jakieś eksperymenty na nim robili, wiesz. On za pieniądze, podpis, tak? Podpisał. Dostawał jakąś kasę za to. Tak, on tam jakieś $500 dostawał, rozumiesz. I jakoś stanął na nogi. Później się córka jego pojawiła nagle, jak on już tak przestał pić, ale co dalej jest z nim, to nie wiem. Czy go wzięła ta córka stamtąd, czy nie? Boję. No, pięknie. I teraz to samo. Podobny, troszeczkę ciemniejszy kolor od tego. Troszkę ciemniejszy. I ten kwadracik tu zrobisz. I Michał, widzisz, robisz jak Picasso, kurczę. Cubism. Tak. Poczekaj, tu bardziej tak. Trzeba było takie coś nagrać właśnie. Rozumiesz? I później, ja nie wiem, co tutaj było, czy ja miałem tu malowanie, czy remont tego i ja mówię, a on mówi, że on chce się, czy on do ubikacji może pójść. Ja mówię, to idź na górę, tam jest łazienka i... To już był tak nawalony, ale tego nie było po nim widać, wiesz, bo on opowiadał normalnie, logicznie, że najpierw Stalin, później Trocki, później Chruszczow, Stalin,
Ja pierdolę to, bo to ty... W las tam, rozumiesz, do wanny wszedł na szczał, nie do wanny. No ja cię pierdolę. Wiesz, no, puść go, przyjmij go, daj mu kawę, rozumiesz, to... No tam ci zostawił coś. Nie, no to... Komedia. Okej, okay, teraz tak, jak tutaj już to narysowałeś tak, że teraz wynika z tego, że musisz zrobić tą ściankę na górze. Bo po prostu te kąty są, wiesz, takie, a nie inne. No więc poczekaj, żeby to, wiesz, wyglądało po ludzku, to zrobimy małe tutaj tak, a tu będzie tak. Widzisz? I teraz to zrób jaśniejsze od tego. Rozumiesz? Żeby było konsekwentne tak jak tu i tak jak przy tym, nie? Możesz tym pędzelkiem małym to zrobić, wiesz? Bo to jest mała tutaj powierzchnia, to nie wiem. No. Masłowski, kurczę, Kubis poprawia, widzisz? Michael teraz nowy styl ma. Teraz tu, na czarno, ale tylko to, rozumiesz? I trochę pod tym, i podpis, rozumiesz, i do Shotebi. Milion. Tak jak widziałem takie nagranie, taki facet, taką, widziałeś to na Facebooku? Wiesz, jest aukcja w Nowym Jorku, tam w tym domu aukcyjnym i taka waza jakaś grecka, rozumiesz, stoi, nie? A on tym młotkiem tam mówi, nie, milion, jebo do tym młotkiem, nie? I ten młotek jak uderzył w to kowadełko, to później tak, jebo do tą wazę. Sharpie. Okay. I tu, ale małe literki, pamiętaj. Tylko nie wielkie litery, tak żeby tu się muszą patrzeć ludzie, a podpis to dopiero później szukają. Tylko teraz tak, weź tą suszarkę i jedź tu, a ja ci Sharpie przygotuję. Okay. Daj już to. Okej. Okay. Masz, tak? Dobra. I teraz słuchaj, żeby to ładnie wyglądało, to podpiszesz pod tym. Wiesz, tak jak tutaj ta linia idzie, wiesz? Michael Masłowski 2019. Tylko malutkie literki, malutkie. Dobra. Gdzież to damy tu? Mogę położyć na podłogę. Co, chcesz położyć to? Tak. No to czekaj. To trzeba wszystko wziąć stąd. Czekaj, teraz sobie weź to tak, weź sobie to połóż, o, w ten sposób, nawet możesz sobie tu oprzeć, wiesz, żebyś miał tak pod kątem, o, czekaj, momencik, o, tu oprzemy, o to, poczekaj, o, widzisz teraz, słuchaj, tak jak tutaj to idzie, to tak krzywo, rozumiesz, małe literki, Michael Masłowski 2019. Thank you.
teraz tak, patrzysz na obraz, rozumiesz, to nie przeszkadza. A jak jest za duże tego, to najpierw się patrzysz tu, a nie na obraz. No. Dobra.